1 września tradycyjnie przywodzi nam na pamięć smutne wydarzenia z naszej historii. 61 lat temu pożegnaliśmy sen o niepodległości, pożegnaliśmy państwo polskie, pożegnaliśmy nadzieję na to, że Polska po 150 latach nieistnienia wróci na trwałe jako wolne państwo na mapę świata. Tragedie, które spadły później na nasz naród, do dzisiaj są przeżywane przez żyjących uczestników tamtych wydarzeń albo przez ich dzieci, ale też kładą się cieniem na całą naszą późniejszą historię. Do dzisiaj przeżywamy skutki tamtych tragicznych lat. Po 1989 roku wydawało się wielu z nas, że wreszcie nasz los się na trwale odwrócił, że teraz czeka nas naprawdę bezpieczna, beztroska, świetlana przyszłość. I znów 20 lat minęło i 1 września w zeszłym roku mieliśmy, można już teraz patrząc z perspektywy tego roku powiedzieć, powtórkę z września 1939 roku. Oczywiście ta powtórka nie była taka, powiedzmy, dokładna, ale wiele elementów wspólnych pojawiło się. Widzieliśmy na Westerplatte w zeszłym roku zbliżenie naszego premiera, naszej partii rządzącej z naszym wschodnim sąsiadem. Te słodkie, wzajemne słowa i gesty premiera Tuska i premiera Putina były zapowiedzią tego, co miało się stać potem. Jeszcze wtedy nie rozumieliśmy, albo przynajmniej nie chcieliśmy widzieć, że Polska wraca w rosyjską strefę wpływów, że to Rosja będzie głównym rozgrywającym, będzie mentorem naszej polityki. Teraz, gdy minister Sikorski zwołuje naszych ambasadorów na spotkanie z Putinem, nie mamy już chyba wątpliwości, kto decyduje o kierunkach naszej polityki. Ale wróćmy jeszcze do tego września zeszłego roku. Wtedy też dowiedzieliśmy się, że nasz sojusznik, z którym pokładaliśmy wielkie nadzieje, ma nas w nosie. Nie przybył nikt ważny na Westerplatte, a zaraz potem, 17 września, Barack Obama ogłosił, że rezygnuje z budowy tarczy antyrakietowej na terenie Polski. Czyli, że nie ma mowy o militarnej i strategicznej obecności Stanów Zjednoczonych na naszym terytorium. Jako gwarancje pozostały nam więc znowu tylko słowa i deklaracje polityczne. Jaka jest ich wartość? Przekonaliśmy się niestety ponad 60 lat temu. Na placu boju pozostał osamotniony prezydent Lech Kaczyński, który rzeczywiście wypowiedział gorzkie słowa pod adresem naszych sąsiadów, sojuszników. Chciał bronić naszej racji stanu. Chciał bronić tego, co przez te 20 lat wydawało nam się, że nam się należy, czyli suwerennego państwa. Niestety, jak wiemy, jego życie zostało tragicznie przerwane na rosyjskiej ziemi. Do dzisiaj niewyjaśnione są okoliczności tej katastrofy, a sposób, w jaki do niej doprowadzono i jak nieudolnie się ją wyjaśnia, dla myślących ludzi praktycznie nie pozostawia wątpliwości co do jej natury. Wybory wygrał kandydat partii, który otwarcie opowiadał się za, jak to się delikatnie mówi, poprawą dobrosąsiedzkich stosunków z Rosją. Mamy dzisiaj praktycznie monopol polityczny jednej partii. Jak to będzie wyglądać? Już po części widzimy w przypadku przejęcia telewizji, w przypadku podsycania napaści na patriotów pod krzyżem, a na pewno w niedalekiej przyszłości jeszcze bardziej na własnej już skórze będziemy przekonywać się, co to znaczy rząd jednej partii zwasalizowanej z Moskwą. Tym razem myślę, że ostrze tego rządu skupi się na rodzinie. Na rodzinie, która będzie chciała wychowywać dzieci w klasycznym, patriotycznym duchu. Już
przygotowana jest specustawa w tym kierunku, nazwana o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ale możemy się domyśleć, w jaki sposób będzie wykorzystywana. Oprócz tego zniknie ze sfery publicznej wszelka niezależna myśl, wolność słowa będzie już tylko hasłem lub wspomnieniem. No, zobaczymy, do jakich granic posunie się władza w tępieniu tych resztek wolności w mediach. Na ten smutny obraz, który rzeczywiście napawa beznadzieją i depresją, chciałem nałożyć słowa psalmu 37. Nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo uschną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego, bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami, ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk swój, aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować tych, którzy idą drogą prawą. Lecz miecz ich wbije się w ich własne serce, a łuki ich będą połamane. Wierzący w Jezusa powinni pamiętać o tej perspektywie na rzeczywistość. Tryumf zła, nawet jeśli widzimy go, jeśli nas dotyka, jeśli nas zalewa, ogarnia i tak dalej, jest tylko krótkotrwałą mrzonką niegodziwych ludzi i ich oczywiście inspiratora w piekle. Bóg, patrząc na to, śmieje się z tego. Dla Niego nie jest to żaden problem. Dlatego chce, byśmy pomimo tych okoliczności tu i teraz rozkoszowali się Nim, cieszyli się Jego zbawieniem, Jego pokojem, a tu mocno trwali na ziemi. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. To jest przesłanie do nas. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. To jest nasz depozyt, to jest nasza rola tej latarni morskiej w tym świecie zdominowanym przez zło. Resztę mamy powierzyć Panu. On jest Bogiem historii i żaden niegodziwy nie jest w stanie pokrzyżować Jego planów. Ani tak naprawdę nie jest w stanie nas skrzywdzić, bo należymy raz na zawsze do Jezusa i nasza ojczyzna jest w niebie, a zły już nie może nas tknąć.